Na pewno wielu z nas spotkało się z taką sytuacją, że jakiś doświadczony pszczelarz mówił, że jeżeli pszczołom dasz 10 kg albo użył jakąś inną wartość, na przykład jeżeli dasz pszczołom 15 kg cukru na zimę, to ta ilość pokarmu na pewno im starczy. W tym filmie powiemy sobie, dlaczego takie podejście do pszczelarstwa i tematu zimowania pszczół nie jest już aktualne. Zacznijmy może od tego, że nie liczy się ilość pokarmu, którą daliśmy pszczołom, tylko ilość pokarmu, która znalazła się faktycznie w plastrach i jest teraz w tym momencie zasklepiona. To jest wyznacznik. Nie to, ile daliśmy, tylko to, ile jest. Ten pokarm, który mogliśmy dawać pszczołom w trakcie sierpnia i początku września, mógł być częściowo wyrabowany przez inne pszczoły. Mogło też być w drugą stronę. Mogło być tak, że nasze pszczoły wyrabowały inny ul, inną rodzinę, albo też w okolicy naszej pasieki pojawiło się jakieś nieoczekiwane źródło pożywienia, na przykład zasiano jakiś poplon, który dostarczył pszczołom dużo nektaru i wykorzystały ten nektar do stworzenia miodu. Mogło też być tak, że pszczoły pomimo naszych starań miały bardzo dużą ilość czerwiu i większość tego pokarmu, który im dostarczyliśmy, został już zjedzony jeszcze przed nadejściem zimy, został zużyty do wychowania tego czerwiu. Nie liczy się to, ile daliśmy pszczołom pokarmu w trakcie sierpnia i września, czyli w trakcie przygotowywania do zimy, tylko liczy się to, ile tego pokarmu faktycznie zostało i ile tego pokarmu faktycznie znajduje się w tym momencie na plastrach. I ilość tego pokarmu nie powinno się liczyć w kilogramach, nie powinno się liczyć w litrach, a powinno się liczyć w centymetrach. Już tłumaczę, o co chodzi. Okazuje się, że pomimo tego, że zapewniliśmy pszczołom dużą ilość pokarmu na zimę, zalaliśmy gniazda dużymi dawkami syropu, to pszczoły i tak mogą umrzeć z głodu. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dużym problemem, dużym wyzwaniem w ostatnich czasach jest niewłaściwe rozłożenie tego pokarmu na plastrach. Gdy już niedługo, z początkiem zimy, zaczną się też pierwsze mrozy, to pszczoły znajdujące się w ulu zejdą na sam spód ramek i utworzą kłąb zimowy, który będzie się zacieśniał i będą te pszczoły się wzajemnie grzać. Później, w kolejnych tygodniach, milimetr po milimetrze, ten kłąb będzie chodził coraz to wyżej i po drodze będzie zjadał pokarm. A więc kłąb będzie pokonywał pewną drogę. A ta droga potocznie nazywana jest przez pszczelarzy ścieżką pokarmową. I od tego, ile pokarmu będzie na drodze kłębu, czyli ile pokarmu znajdzie się na ścieżce pokarmowej, będzie zależało, czy ten kłąb przeżyje zimę, czy on nie umrze z głodu. W ulu może być bardzo duża ilość pokarmu, ale może być on źle zlokalizowany, na przykład na skrajnych ramkach. I w trakcie zimy, w trakcie mrozów, kiedy pszczoły nie będą mogły opuścić kłębu, to nie będą też mogły wtedy skorzystać z tego pokarmu, bo będzie on niedostępny. I tutaj pojawia się druga kwestia, która ma znaczący wpływ na długość ścieżki pokarmowej. Przez to, że w październiku mamy stosunkowo ciepłą pogodę, to w naszych rodzinach pszczeli, gdybyśmy tak przejrzeli je, znajduje się w dalszym ciągu bardzo duża ilość czerwiu. Ten czerw każdego dnia się będzie wygryzał. I taką ważną kwestią, o której wielokrotnie mówię na swoim kursie pszczelarskim na pszczelarz.pl, jest to, że celem zakarmiania jest nie tylko dostarczenie pszczołom dużej ilości pokarmu, ale przede wszystkim wygranie wyścigu z matką. Jeżeli teraz w kolejnych dniach będzie się wygryzał ten czerw, to w rodzinie pszczelej będą powstawać puste przestrzenie, będą puste komórki. Jeżeli nie zapewnimy pszczołom stałego dopływu pokarmu, to te komórki będą zajęte przez matkę, bo ona wykorzysta chwilę i szybko złoży tam jaja. I przez to, przez kolejne 21 dni, te komórki będą zajęte. A więc pszczoły będą musiały zużywać pokarm przede wszystkim na wykarmienie tego kolejnego pokolenia pszczół. Po drugie, będą musiały trzymać 35 stopni, a nie 20. Po trzecie, będą też zużywać swoje siły życiowe, bo te pszczoły zimowe, które miały już odpoczywać i czekać na wiosnę, przetrwać tą zimę, oszczędzać siły, to one będą musiały zajmować się wychowywaniem kolejnego pokolenia pszczół. I też, co najważniejsze, pszczoły przez te 21 dni nie będą mogły składować pokarmu w najważniejszym dla siebie miejscu, czyli na drodze kłębu, potocznie mówiąc na ścieżce pokarmowej. Teraz, w okresie października, mimo że już zazimowaliśmy pszczoły, to dobrym zwyczajem jest zapewnienie pszczołom takiego stałego dopływu pokarmu, żeby pszczoły miały cały czas pokarm, który mogą szybko pobrać i włożyć te powstające puste komórki, aby wygrać wyścig z matką. Wygryzie się czerw, to od razu muszą pszczoły zalewać te puste komórki. W
ten sposób będziemy mieli zapewnioną należytą długość ścieżki pokarmowej, czyli w miejscu, w którym będzie zimą przechodził kłąb, to w tym miejscu będzie ten kłąb miał dostęp do pokarmu. Bo co z tego, że mamy dużą ilość pokarmu, ale rozłożonego w nieodpowiednich miejscach w ulu, w miejscach, gdzie kłąb zimowy nie będzie miał dostępu, na przykład na skrajnych ramkach. Zasada jest taka, żeby nie wlać pszczołom jakiejś dużej ilości syropu, tylko żeby ten syrop był w odpowiednim miejscu. I u mnie taką normą, którą ja sobie ustaliłem na własnej pasiece, u mnie w moich ulach jest 20 cm. Ilość zasklepionego pokarmu od górnej beleczki w ramce do dołu plastra powinien zajmować mniej więcej 20 cm. Jeżeli jest taka ilość pokarmu, to wtedy jestem bezpieczny. Jeżeli się okaże, że tego pokarmu jest mniej, to w styczniu, w lutym będziemy musieli raz na tydzień odwiedzać nasze rodziny pszczele, otwierać ule i sprawdzać, gdzie znajduje się kłąb pszczół. Bo jeżeli kłąb pszczół będzie już pod powałką na najwyższym poziomie i nie będzie już miał nad sobą żadnego zapasu pokarmu, no to wtedy będzie to oznaczało, że musimy w jakiś sztuczny sposób, w bardzo trudnych warunkach zapewnić pszczołom pokarm, bo inaczej zginą z głodu. Dlatego lepiej zadbać o to w październiku, aniżeli w przyszłym roku w trakcie zimy.